naszym gościem poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, proszę powiedzieć najpierw, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o działania nowego rządu i wiceministra Michała Kołodziejczyka. Doszło do spięcia wczoraj w Sejmie, dzisiaj ciąg dalszy. Co pan nowo upieczonemu wiceministrowi zarzuca? Przede wszystkim polski rząd i minister Kołodziejczak, który wjechał do Sejmu, lansując się na protestach, powinien przeciwstawić się unijnym biurokratom i zacząć realizować interesy polskiej wsi, a nie elit z Brukseli czy Berlina. Mogliby na przykład powołać zespół, który wypracuje z rolnikami porozumienie, które będzie forsowane w Unii przez rząd w ich imieniu, bo to ich interesy powinny być zabezpieczone i powinien to robić polski rząd. A mamy dzisiaj Donalda Tuska na nartach i w Sejmie Kołodziejczaka, który próbuje się lansować. Ale także nie tylko się lansuje, ale także zdaniem pana próbuje zastraszać rolników. O co chodzi? To prawda, panie redaktorze. Ja wczoraj rozmawiałem kilkukrotnie z panią Julitą Olszewską, która pozwoliła mi i dała zgodę na upublicznienie tej sprawy, żeby trafiła ona do szerszego grona odbiorców. Pani Julita jakiś czas temu, kilka dni temu nagrała film w internecie, w którym namawiała rolników, sama jest rolnikiem, matką wychowującą trójkę dzieci, prowadzącą gospodarstwo rolne, namawiała w tym filmiku rolników do wzięcia udziału w tym proteście. Dostało się też również ministrowi Kołodziejczakowi, że zostawił dziś rolników na rzecz stanowiska w rządzie Donalda Tuska. Ten film uzyskał bardzo duże zasięgi w bardzo krótkim czasie. No i konsekwencja zdarzeń była następująca. Zadzwonił do pani Julity minister Kołodziejczak, który zaczął jej grozić sądem, że ma usunąć ten film, bo mówi nieprawdę, że ona nie zna prawdy, nie wie jak naprawdę jest i nie wie jak naprawdę było z jego wejściem do Sejmu. Pani Julita tego nie zrobiła, więc po kilku godzinach na podwórko do pani Julity przyjechali panowie, którzy powoływali się na ministra Kołodziejczaka. Przyjechali na numerach rejestracyjnych z województwa podlaskiego, bo pani Julita jest z gminy Brańsk, to jest w województwie podlaskim, i powoływali się na ministra Kołodziejczaka i powiedzieli jej, żeby ten film natychmiast usunęła i nie wybierała się na żaden protest, nie buntowała rolników, bo na ten protest może nie dojechać. To są groźby karalne. Wypowiadanie takich słów to jest 190 artykuł kodeksu karnego. Pytanie, jaką rolę w tym wszystkim pełnił minister Kołodziejczak. Oni się ci panowie, silni panowie, którzy przyjechali do tej rolniczki, powoływali się na to, że przyjechali na zaproszenie czy na polecenie pana wiceministra Kołodziejczaka? Zgadza się, tak. Oni powoływali się na ministra Kołodziejczaka, powiedzieli wprost, że przyjechali w związku z filmem, który opublikowała pani Julita. Dzisiaj również rano na TikToku można to u niej obejrzeć, na profilu pani Julity Olszewskiej opisuje całą sprawę. Namówiłem ją do tego, żeby nagrała taki film, jak już trochę jej emocje opadły. To jest skandaliczne, bo ten rząd zastrasza i wchodzi z brudnymi bucierami do domów zwykłych ludzi, ciężko pracujących rolników. To jest coś niewyobrażalnego. Za pierwszych rządów Platformy z buciorami wchodzili funkcjonariusze ABW do redakcji Wprost, niedawno do Telewizji Polskiej, abstrahując od tego, jak ona była, ale w sposób tego wykonania, do Telewizji Polskiej, później do prokuratury, no a w końcu wchodzą już na podwórka prywatnych ludzi, którzy ciężko pracują na rzecz rolnictwa. Proszę powiedzieć w takim wypadku, jakie będą dalsze reperkusje, bo wiceminister Michał Kołodziejczak, kiedyś lider rolników, czy lider pewnej części rolników dookoła Agrounii, teraz poseł Koalicji Obywatelskiej, no nie wiem, czy to jest groźba, no ale mówi, że zgłosi pana i do Komisji Etyki, i do sądu, że to jest kłamstwo i że będzie pana z tego kłamstwa rozliczał. Dobrze, to w takim razie ja też zgłoszę zachowanie posła Kołodziejczaka do Komisji Etyki Poselskiej bez dwóch zdań i wybiorę się z panią Julitą, bo to jej obiecałem, na komisariat policji, bo pani Julita chce złożyć zeznania w tej sprawie. Proszę powiedzieć, jeżeli mamy jeszcze chwilę czasu, jak pan ocenia protesty rolników i na ile jest tak, bo obecna władza uważa, że to są protesty przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Jak to wygląda, że to są protesty, które bilansują 8 lat rządów PiS-u? Przecież to jest kompletna bzdura, to co opowiada dzisiejsza opcja rządząca. Wiemy, przeciw czemu protestują rolnicy. Jeśli rząd tego nie słyszy, to znaczy, że nie będzie rozmawiał z rolnikami. Rolnicy protestują przeciwko dyktatowi Unii Europejskiej i szalonym zielonym pomysłom, które są forsowane w Brukseli, takie jak Fit for 55 czy Zielony Ład, który po prostu położy polskie rolnictwo. Protestują też przeciwko wwozu produktów z Ukrainy napływających do Polski. Proszę powiedzieć, jak ten protest będzie wspierany? Czy będzie wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, czy może raczej będzie unikać polityzowania tych strajków? To jest protest zupełnie oddolny, nie ma barw politycznych, nie ma barw partyjnych. Ja na pewno wybiorę się do pani Julity, bo jej to obiecałem jeszcze może dzisiaj nawet i z nią porozmawiam. Nie wiem, czy zdążę dojechać przed końcem protestu, bo jestem jeszcze w Sejmie. A protesty, z tego co mi pani Julita mówiła, kończą się u nich około godziny 15. Ale na pewno będę w stałym kontakcie z panią Julitą, która bardzo przeżyła te groźby. Naprawdę autentycznie proszę mi uwierzyć, że ta kobieta się wystraszyła, no, mieszka na kolonii, przyjeżdża nagle samochód, wysiadają jacyś panowie, zaczynają jej grozić. No to panie redaktorze, każdy by się wystraszył takiej sytuacji. Na pewno nie można zostawić takich spraw bez reakcji. Proszę powiedzieć, panie pośle, jak to będzie dalej wyglądać? Czy to jest tak, że Ministerstwo Rolnictwa podejmie dialog z rolnikami? Czy sytuacja przez ostatnie 2 miesiące tak się zaogniła, że rolnicy stracili tak dość szybko zaufanie do tego gabinetu? Widzimy skalę tych protestów. One są nazywane czasami jako ostrzegawcze i słyszymy też już o kolejnych, które są zapowiadane na dużą skalę. Z tego co słyszałem, dziś mi mignęło w mediach społecznościowych, za miesiąc ma być wielki protest rolników, więc to tylko od rządu zależy, czy usiądzie do rozmów z rolnikami, no ale jeśli minister Kołodziejczak zamierza się tylko lansować na rolnictwie, a nie rzeczywiście rolnictwu pomóc, to pokazuje, że ten rząd nie będzie siadł do rozmów z rolnikami. Panie pośle, naszym gościem Sebastian Łukaszewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. A jakie jest stanowisko rolników, jeżeli chodzi o podsumowanie działań aktualnego rządu? W kampanii PSL podkreślało, że rząd PiS-u robi za mało. Padły różne deklaracje, między innymi deklaracja, kiedy PSL będzie rządził, rozszerzenia zakresu embargo na te produkty przywożone z Ukrainy. To się wydarzyło. Mamy kolejne embarga na kolejne produkty rolne i rolno-spożywcze od naszego wschodniego sąsiada. No nie słyszałem, żeby takie embargo zostało wprowadzone. Będziemy naciskali na rząd jako parlamentarzyści Suwerennej Polski, Zjednoczonej Prawicy na to, żeby rząd rzeczywiście zajął się problemami rolników. Tak jak powiedziałem, może powołać jakiś specjalny zespół, który wypracuje stanowisko rolników, tak żeby ono było słyszalne w Brukseli, żeby rząd miał legitymację do tego, zajechał do Brukseli i powiedział: słuchajcie, u nas rolnicy tego nie akceptują i musimy wsłuchać się w ten głos. Mam nadzieję, że rząd usiądzie do rozmów, bo na razie tych intencji z ich strony nie widzę. I o tym mówił Sebastian Łukaszewicz, poseł, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Partia Suwerenna Polska. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia WNET. Do usłyszenia, do zobaczenia.